Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia. Jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli oczywiście subskrybuj i zostali ze mną na dłużej. A dzisiaj, moi drodzy, temat, który wydaje mi się, że jest na topie, ponieważ do lata zostało około 60 dni. Więc zdradzę Wam taki mój game changer, jeśli chodzi o redukcję. Co zrobiłam? Że zaczęłam coraz bardziej widzieć efekty i te efekty były coraz szybsze i coraz fajniejsze. Więc jeśli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie oglądajcie dalej. Ale zanim to taka mała autoreklama, zapraszam Was bardzo serdecznie na naszą stronę internetową www.gymintelligent.pl. Tam macie różnego rodzaju opcje współpracy indywidualnej, jeden na jeden ze mną z zakresu diety, treningu, czy diety i treningu, czyli opieka kompleksowa, albo i różnego rodzaju e-booki, na które niedługo będzie promocja, także serdecznie Was zapraszam do tego, żeby nas śledzić na Instagramie. Tutaj Was zapraszam bardzo serdecznie. A teraz, moi drodzy, zaczynamy z tematem odcinka. Bardzo wiele osób, kiedy rozpoczyna swoją redukcję, to wie, że potrzebny do redukcji jest deficyt energetyczny. Czyli potrzebujemy jeść mniej niż wynosi nasze zero kaloryczne. Dla uproszczenia, jeśli nasze zero kaloryczne to 2000 kilokalorii, to ucinamy na przykład 200 kilokalorii i 1800 kilokalorii, to jest nasz deficyt energetyczny przy obecnej aktywności. I wiele osób to wie, że żeby chudnąć, żeby redukować, żeby gubić tkankę tłuszczową, potrzebny jest deficyt energetyczny. I do tego bardzo wiele osób dołącza jakiś trening siłowy, bo gdzieś tam w przestrzeni internetowej wiedzą, że również trzeba trenować oprócz tego, że konieczny jest deficyt energetyczny. I bardzo wiele osób, niestety, ale ma siedzący tryb życia. Taką mamy na ogół pracę, że po prostu większość dnia siedzimy, czy to w pracy, właśnie przed laptopem, czy w domu, czy po prostu mamy jakąś inną pracę, która wymaga od nas tego, że siedzimy bite 8 godzin. I potem przychodzimy po tej pracy, jesteśmy zmęczeni i jeszcze musimy te posiłki ugotować, jeszcze musimy pójść do sklepu, zrobić te zakupy, ugotować, mamy mnóstwo innych obowiązków, jeszcze ten trening siłowy musimy zrobić i jeszcze na to znajdujemy czas. Natomiast oprócz tego w naszym życiu tej aktywności nie jest za wiele. I tak jak wiele razy Wam mówiłam na moim Instagramie, to, że ktoś zrobi 3 razy w tygodniu trening siłowy, a oprócz tego nie robi totalnie nic z takiej aktywności, nie może się nazwać osobą aktywną. Niestety, takie są przykre fakty. I ja sama kiedyś tak postępowałam. Kiedy miałam pracę, gdzie pracowałam w korporacji i 8 godzin, czasami 10 byłam w samochodzie i po pracy gotowałam sobie te posiłki, szłam na trening siłowy, i on nie przypalał jakoś dużo kilokalorii, no ale uznałam, że okej, to jest trening siłowy i trenuję, trzymam się deficytu. I ta waga trochę spadła, ale w pewnym momencie się zatrzymała. I ja uznałam, że chcę po prostu zrobić formę życia i zastanawiałam się, co mogę zrobić jeszcze oprócz tego, że trenuję. I zaczęłam kombinować właśnie dodając game changer, jakim jest cardio. Bardzo wiele osób pomija ten aspekt i generuje ten deficyt właśnie ucinając kilokalorie. Natomiast w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, gdy tych kalorii jest naprawdę bardzo, bardzo mało i ten głód niesamowicie mocno nam doskwiera. Dodając do tego jeszcze mnóstwo tych obowiązków, które mam na co dzień, dodając do tego trening siłowy, to nagle się okazuje, że po prostu jesteśmy tak tragicznie głodni, tak tragicznie zmęczeni, a dodatkowo ta waga się zatrzymała i ni cholery nie chce iść dalej. I w takim przypadku najgłupsze, co możecie zrobić, to ucinać jeszcze kalorie, kiedy czujecie się głodni i czujecie się bardzo mocno zmęczeni tą redukcją. W takiej sytuacji należałoby, kiedy dochodzicie do takiej ściany, albo w momencie, kiedy lubicie po prostu jeść więcej, tak jak na przykład ja. Ja lubię jeść dosyta, to w tym momencie wolę jeść więcej, ale dorzucić tej aktywności. I trening siłowy nie przepala tak dużo kilokalorii, jakbyśmy chcieli, niestety. Trening siłowy bardziej musimy traktować jako taki skalpel, który rzeźbi nasze ciało, który pozwala nam zbudować masę mięśniową, która po pierwsze wygląda estetycznie, a poza tym, która pozwala nam troszeczkę więcej jeść. Bo po prostu mięśnie potrzebują więcej energii niż tkanka tłuszczowa. Więc jeśli trenujemy siłowo, to nie przepalamy stosunkowo dużo kilokalorii, natomiast ten deficyt energetyczny możemy właśnie generować treningiem, kardiotreningiem aerobowym. Tutaj te nazwy nie są zamienne, chociaż wiele osób je tak stosuje. Tutaj wszystko zależy od tego, na jakim tętnie chcecie to robić. Jeśli robicie to na takim niższym tętnie, to nazwijmy to aerobami. Jeśli robicie to bardziej intensywnie na wyższym tętnie, to będzie nazywane jako kardio. Więc jeśli właśnie chcecie, żeby te efekty redukcji jeszcze troszeczkę podkręcić, jeśli macie ochotę na więcej, a ta waga Wam się zatrzymała i przeanalizujecie sobie swój dzień i zobaczycie, że faktycznie tej aktywności nie ma na co dzień za dużo, to zachęcam Was do tego, żebyście dorzucili albo aeroby, albo żebyście dorzucili cardio w zależności od tego, co lubicie. Ja na przykład na swojej redukcji ostatniej i przedostatniej wykonywałam sobie aeroby. Ja lubię po prostu robić to na czoło, zaraz po wstaniu, fajną, lubię taką rutynę i po prostu robiłam to na steperze w domu. Czasami lubiłam robić to po treningu, aczkolwiek po treningu siłowym na przykład dołu, ja mam nogi tak zmęczone, że po prostu ciężko mi jest jeszcze z siebie wykrzesać trochę energii, żeby zrobić fajnie to cardio albo te aeroby, więc po prostu wolę to robić z rana.
przed treningiem, potem jem sobie śniadanie, robię trochę sobie godzin przerwy i jadę na trening siłowy albo w dzień wolny od treningu. I w mojej redukcji, ostatniej i przedostatniej, sobie właśnie oprócz tego, że manewrowałam sobie kaloriami, to gdy nie chciałam schodzić z tymi kaloriami nisko, bo już czułam, że jestem głodna, bo już czułam, że po prostu chce mi się jeść coraz więcej, a to jest taka zawsze czerwona lampka, że kiedy organizm Wam daje znać, że ciągle myślicie o jedzeniu, to znaczy, że redukcja już jest za długo i trzeba sobie zrobić trochę przerwy, albo dorzucić kalorie i dorzucić aktywności, żeby dalej być w tym deficycie. I właśnie to jest ten game changer, że możecie sobie ten deficyt generować większą aktywnością fizyczną, czyli większą ilością cardio lub większą ilością aerobów. I ja na przykład robiłam tak, że na początku redukcji miałam 3 razy w tygodniu trening aerobowy po 30 minut. I potem sobie, w zależności od tego, jak moja waga, moje pomiary i moje samopoczucie przede wszystkim się kształtowały, jak wyglądała powiedzmy moja forma, to dorzucałam sobie tych aerobów i w końcowym etapie redukcji, tuż przed tym jak tą redukcję kończyłam, miałam 6 razy w tygodniu trening aerobowy po 55 minut, albo nawet po godzinie to chyba było, chyba godzinę. 6 razy 60 minut aerobów. Czy to właśnie na steperze, czy to właśnie na siłowni, na bieżni, czy to na przykład na rowerku, bo ja sobie te rodzaje aktywności mieszałam. Natomiast jeśli nie macie możliwości wykonywać sobie cardio w domu, nie macie możliwości, żeby dorzucić jeszcze tej aktywności gdzieś po treningu, właśnie robić jakieś cardio czy aeroby, to zachęcam Was do tego, żebyście dorzucili trochę aktywności takiej na co dzień, czyli żebyście po prostu starali się ten NEAT podbijać, czyli NEAT, czyli taką aktywność spontaniczną niezwiązaną z treningiem. Czyli po prostu idźcie sobie codziennie na 30-minutowy spacer, jeśli do tej pory tego nie robiliście. Jeśli do tej pory robiliście 30-minutowe spacery, dorzućcie 10 minut każdego dnia, róbcie te spacery 40-minutowe, 50-minutowe i po prostu zwiększajcie tą aktywność. I fajnie możecie sobie tą aktywność kontrolować, taką właśnie ten NEAT, na podstawie właśnie liczby kroków, którą danego dnia wykonujecie. I zobaczcie sobie, jaka jest Wasza średnia w tygodniu i jeśli macie po prostu ochotę, żeby tą redukcję jeszcze pogłębić, pogłębić ten deficyt i po prostu jeszcze trochę zejść z tej tkanki tłuszczowej, to po prostu kontrolujcie sobie liczbę kroków. Jeśli Wasza średnia wynosi 3000 w skali tygodnia i to jest taka średnia dzienna, to dorzućcie sobie na przykład, żeby tych kroków było więcej, na przykład 6000 i starajcie się każdego dnia wykonywać po prostu 6000 kroków, żeby taka wyszła Wam średnia z tygodnia. Po 2 tygodniach takiego działania, sprawdźcie sobie Wasze pomiary na wadze i oczywiście tutaj cały czas pilnujemy kaloryczności naszej diety, trzymamy się tutaj założonej. Jeśli macie możliwość, dorzućcie właśnie cardio albo aeroby i zobaczycie, że Wasze efekty poszybują w górę i ta redukcja będzie zdecydowanie przyjemniejsza. Będzie Wam łatwiej ją przeprowadzić, ponieważ trening cardio czy trening aerobowy tak bardzo nie powoduje, że nam się chce jeść. Przynajmniej ja tak mam i wiem, że moi podopieczni tak samo, że dużo głodniejsi jesteśmy po treningu siłowym. Dlatego jeśli macie możliwość, to dorzućcie takiej nawet niezbyt intensywnej aktywności fizycznej właśnie w postaci jakichś aerobów, czy to właśnie na steperze, czy to na rowerku, czy na bieżni, czy jeśli macie ochotę, to na schodach, na siłowni i zobaczycie, że efekty redukcji będą dużo, dużo szybsze. I to będzie Was jeszcze bardziej nakręcać do tego, żeby tą redukcję prowadzić dalej, bo nic nas tak nie motywuje, jak nasze własne efekty. I to, moi drodzy, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać, klikając łapkę w górę i kliknijcie również subskrybuj. Zapraszam Was jak zwykle na mojego Instagrama, tutaj Wam się wyświetli. Jeśli szukacie jakichś wskazówek dietetyczno-treningowych, motywacji na co dzień, to zapraszam Was właśnie tam. A my widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 10:30, tuż przed majówką. Także ja się z Wami teraz żegnam, do zobaczenia, pa, pa!